Nasza uczelnia wspiera projekt Forma na lata, dlatego zaprosiliśmy uczestników projektu, aby mogli poznać troszeczkę inne aktywności fizyczne, między innymi strzelanie. W tej chwili znajdujemy się na strzelnicy Wyższej Szkoły Handlowej, gdzie na co dzień studenci z sekcji strzeleckiej mają do czynienia z bronią palną. Oprócz tego nasi studenci na tej strzelnicy również mają zajęcia z judo, z boksu, z techniki, taktyki interwencyjnej oraz ze wszystkich aktywności fizycznych. Chcemy umożliwić uczestnikom projektu poznanie zasad obchodzenia się z bronią, oczywiście bezpiecznych zasad obchodzenia się z bronią, i umożliwić im zobaczenie, jak na co dzień czuje się każdy student naszej uczelni. I teraz posłuchajcie. Pierwsze ćwiczenie. Palec ma być zdjęty zawsze ze spustu. Widzicie mnie? A lufa broni ma być cały czas w celu. Trafiliśmy dzisiaj całą grupą na trening strzelecki, ponieważ chcieliśmy pokazać, że uczestnicy naszego programu nie tylko walczą z nadwagą, ale dbamy o ogólną sprawność fizyczną, która jest potrzebna w każdej dyscyplinie sportu. I taką też dyscypliną jest strzelectwo. Dzisiaj przede wszystkim skupiliśmy się na prawidłowych postawach, posługiwaniu się bronią zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, no bo przede wszystkim chodziło nam o zachowanie bezpieczeństwa, żeby wszyscy cali wrócili do domu, a przy okazji delikatnie się odstresowali i żeby to była alternatywa do codziennych treningów, które odbywają się na siłowni.